Gdybym kupił te rowery elektryczne od Roberta Lewandowskiego, prawdopodobnie kosztowałyby dwa razy więcej. Na szczęście są sprowadzone bezpośrednio z Chin i kosztują dużo mniej, a prawdopodobnie oferują dokładnie taką samą jakość. Czy rowery elektryczne są fajne? Czy warto taki mieć? Oraz na co zwracać uwagę podczas ich zakupu? O tym w dzisiejszym odcinku na kanale Technostrefa. Oglądajcie! Musicie wiedzieć, że rowery otrzymaliśmy od sklepu geekbuying.pl, jednak nie jest to materiał w żadnym stopniu sponsorowany, na treść tego filmu nie ma wpływu ani sklep, ani też producenci tych rowerów. Co do wagi, no to ewidentnie czuć, że ta damka jest lżejsza, a ten fatbike jest cięższy, ale no da się je wnieść, przynajmniej ja jestem w stanie wnieść oba bez większego wysiłku po schodach, ale waga jest odczuwalnie wyższa niż zwykłego roweru. Jak widzicie, mamy dzisiaj dwa rowery, moim zdaniem oba modele są miejskie, ale ten po lewej no na pewno ma większy zadzior i może być także terenowym rowerem, dlatego zaczniemy od tego typowo miejskiego marki GoGo Best. Kiedy wybierałem rowery do tego filmu, to szukałem takich nietypowych rowerów, nie takich po prostu sztampowych, więc tutaj jak widzicie, on przypomina troszeczkę swoją konstrukcją taki rower holenderski, ma zakrzywioną kierownicę i właśnie takiego czegoś szukaliśmy. Jak widzicie, koła są cieniutkie, 27,5 cala, jeżeli chodzi o średnicę. Sam rower oczywiście, jako że jest to elektryczny, musi mieć jakiś certyfikat wodoodporności. Tutaj jest to certyfikat IPX4, więc po jakichś mniejszych kałużach, w mniejszym deszczu, w mżawce można na nim jeździć, ale oczywiście jeżeli będzie ulewa, no to na takim rowerze po prostu się nie jeździ w przeciwieństwie do zwykłego roweru, no bo jest to jednak wszystko pod napięciem. Jak się możecie domyślić, ten rower jest oczywiście tańszy od tego drugiego modelu. Nie jest to jakaś zastraszająco duża różnica w cenie, bo oba oscylują w okolicach 5000 zł, ale aktualną cenę sprawdzicie zawsze klikając link w opisie, bo ona się po prostu zmienia. Czasami nawet z dnia na dzień. Silnik, jaki tutaj zastosowano, to 350 W i ten rower dzięki temu może rozwinąć maksymalną prędkość 25 km na godzinę na samym napędzie elektrycznym. Oczywiście, no bo wiadomo, jak z górki jedziemy, to ta prędkość może być nawet wyższa. W kwestii czysto techniczno-rowerowej mamy tutaj do dyspozycji 7-biegowe przerzutki firmy Shimano, takie jak w każdym innym normalnym rowerze możemy spotkać. No proszę Państwa, same Shimanochy, nie? I są także dwa hamulce zwykłe, rowerowe zaciskowe, więc dokładnie konstrukcyjnie ten rower tak naprawdę nie różni się od większości tych, które po prostu napędu elektrycznego nie mają. Co właśnie tyczy się samej elektryki, no to zastosowano tutaj baterię 10,4 amperogodziny, która pozwala na przejechanie na samym napędzie elektrycznym według producenta do 40 km, natomiast w trybie wspomagania nawet do 80 km. Ja przejechałem na tym, jak i na drugim rowerze, ponad 40 km, no i wykonałem jedno ładowanie, z tym, że oczywiście te rowery nie przyjechały naładowane w pełni. I nadal tutaj po naładowaniu do pełna mamy jeszcze praktycznie 3/4 baterii w tym rowerze, więc ten zasięg podawany przez producenta może być realny, ale oczywiście to wszystko zależy. Musicie pamiętać, że te dane, które są podawane, zależą przede wszystkim od nawierzchni, od Waszego sposobu jazdy, od elewacji terenu, czy jedziemy pod górkę, czy z górki, w jaki sposób tego napędu korzystamy, czy jest to pełny elektryk używany za pomocą manetki, która znajduje się na kierownicy, czy jest to też właśnie ten tryb wspomagany, a mamy kilka biegów do wyboru. No i jak widzicie, w przypadku tego modelu nie ma tutaj żadnej amortyzacji, ani z tyłu, ani z przodu. A jeżeli chodzi o jakość wykonania, to muszę zwrócić uwagę na to, że pedały są metalowe. I co jeszcze tyczy się ceny, to mimo że ten rower jest tym tańszym modelem w dzisiejszym zestawieniu, to zestaw startowy, z którym ten rower przychodzi do Was, jest znacznie bogatszy. No bo w zestawie mamy przede wszystkim, zobaczcie, zabezpieczenie. Co prawda podstawowe, ale fajnie, że jest. Jest także dołożona całkiem fajna pompka do kół. No i dodatkowo w tym rowerze mamy także światełko tylne, te czerwone, którego nie ma w tym droższym modelu. No i tak jak mówiłem, pedały są metalowe, jakość wykonania oceniam na bardzo dobrą, natomiast czuć, kiedy ten rower stoi przy Was, kiedy na nim jedziecie, kiedy go chwycicie po prostu do rąk, no że jest on znacznie delikatniejszy, wykonany z lżejszych materiałów, no i z cieńszych rurek, w związku z czym no po prostu ja się czuję mniej bezpiecznie po prostu na takim rowerze, kiedy jest on elektryczny, na tym fatbike'u czuję się znacznie bardziej bezpiecznie. A co tyczy się wysyłki tych rowerów, one oczywiście przychodzą do Was w formie złożonej, zresztą niezależnie
niezależnie czy zamawiacie przez internet rower elektryczny czy zwykły, no to zawsze będzie on rozłożony. Niemniej jednak nie jest to na tyle skomplikowane, żeby sobie z tym nie poradzić. Są newralgiczne momenty, jak na przykład odwrócenie tego roweru do góry nogami i montaż kół. Tam przydadzą się dwie osoby, ale jeżeli sobie z tym nie możecie poradzić albo nie macie odpowiednich narzędzi, bo też takie są potrzebne, chociaż takie podstawowe przychodzą w zestawie także z rowerem, więc da się je skręcić, no ale jeżeli chcecie mieć pewność, że on jest porządnie skręcony, to zawsze możecie oddać taki rower do serwisu, który Wam po prostu konstrukcję złoży. I jeśli chodzi o baterię, nie jest ona jakiegoś renomowanego producenta, ale ważna rzecz w ogóle przy wszystkich rowerach elektrycznych, jest ona wyjmowalna. Potrzebujemy specjalny kluczyk, który jest oczywiście w zestawie, sztuk dwie. Wkładamy, przekręcamy i wtedy baterię możemy wyjąć, w związku z czym rower możemy magazynować na przykład w piwnicy czy w jakiejś hali garażowej, a baterię wziąć sobie do domu i ją naładować i do następnej jazdy mieć już w pełni przygotowaną. Oczywiście rower można też ładować, jeżeli bateria jest zamontowana. Natomiast z minusów, które mi się udało zauważyć, no to błąd konstrukcyjny przy przedniej lampce. Zobaczcie, ten przewód, on po prostu tutaj nam haczy o ramę. I taki dźwięk jest, więc trzeba tę lampkę po prostu odchylić, żeby to się nie działo. Być może jest to w jakiś sposób do załagodzenia, ale na ten moment jest taki błąd konstrukcyjny. No i druga sprawa, zobaczcie tutaj, widać idealnie, że mamy cały błotnik brudny od najprawdopodobniej smaru łańcuchowego, który pomimo tej osłony w jakiś sposób się tutaj po tej stronie wydostaje i pomimo przejechania 40 km tym rowerem, no to zazwyczaj kończy się to tym, że po prostu mamy brudne buty i brudne spodnie od plamek z łańcucha. Tak nie powinno być, ale tak jest. Po prostu ten rower musiałby być zakonserwowany przez profesjonalistę. Może to jest tylko i wyłącznie wina tej sztuki. I trzeci minus, który moim zdaniem tutaj występuje w porównaniu do tego drugiego modelu w szczególności, to to, że kiedy rower jest przez dłuższy czas wyłączony, to najpierw musimy włączyć baterię, przytrzymując przycisk na baterii i dopiero kiedy baterię włączymy, możemy uruchomić nasz wyświetlacz, który znajduje się na kierownicy. Nie da się tego roweru wystartować z poziomu samego wyświetlacza. Tym rowerem można poruszać się tak naprawdę po każdej powierzchni, ale wiadomo, że najlepsze rezultaty uzyskamy jadąc po drodze rowerowej, po kostce brukowej czy po asfalcie. Wrażenia z jazdy takie jak w każdym innym normalnym rowerze. No oczywiście oprócz tego, że mamy to przyspieszenie elektryczne. I jest tutaj także manetka, więc jak widzicie teraz jadę, mimo że nie pedałuję. Ale jest oczywiście tryb wspomagania. Jestem teraz na pierwszym biegu, biegów maksymalnie jest 5, teraz jest 5. Jak widzicie jadę dużo szybciej, ale to też wiąże się z tym, że baterii starczy nam na krócej. Koła są wąskie, koła są cieniutkie, nie ma też żadnej amortyzacji, także nie ma tutaj tłumienia nierówności, ale generalnie również na tym rowerze czuć można się bezpiecznie, dlatego że po pierwsze nie rozwijamy zawrotnych prędkości i ten zryw silnika elektrycznego, jako że on ma niższą moc, jest mniejszy. Oczywiście od zera również można wystartować, kiedy przytrzymamy manetkę. To jak widzicie, bez problemu jedziemy bez pedałowania. Natomiast ten moment, w którym załącza się silnik podczas pedałowania, trwa trochę dłużej niż w tym drugim rowerze. Ruszam. I dopiero teraz załączył się napęd elektryczny. Ale kiedy przytrzymamy manetkę, no to tak jak mówię, działa to od razu i jedziemy. Sprawdźmy jeszcze w sumie na piątym biegu, jakby to wyglądało od zera. Ruszam z piątego biegu. I teraz się załączył napęd. Także ten rower polecam szczególnie dla osób, które też dopiero zaczynają przygodę z rowerami elektrycznymi czy w ogóle z pojazdami i nie są przyzwyczajeni jeszcze do tych dużych prędkości. Lepiej wziąć sobie taki, który ma mniejszą moc, który rozwija większą prędkość, no po prostu jest mniejsza szansa, że zrobimy sobie krzywdę i do jakiegoś wypadku dojdzie. Natomiast rower Sheng Milo to moim zdaniem dalej miejska konstrukcja, ale z terenowym zacięciem. Więc jeżeli ktoś będzie chciał pojeździć sobie po lesie albo po jakichś innych trudniejszych terenach, no to będzie to do tego przeznaczona właśnie konstrukcja. Jak widzicie po samych oponach, fatbike'owych, 3-calowa szerokość opony, to daje nam sporo, ale sporo daje nam również przedni amortyzator. Jest także wersja tego roweru również z tylnym amortyzatorem. Mamy tutaj tylko amortyzator z przodu, ale on daje naprawdę dużo. Nie tylko świetnie tłumi nierówności, ale także pozwala bardzo łatwo zjeżdżać z różnego rodzaju wzniesień, krawężników, jak i pod takie wzniesienia podjeżdżać. Jak sami na pierwszy rzut oka widzicie, ten rower jest znacznie potężniejszy, grubszy, masywniejszy, cięższy. Elementy są oczywiście dalej aluminiowe, ale rury są grubsze i takie bardziej masywne. Koła
sama średnica ich jest jednak mniejsza niż w tamtym rowerze, bo tutaj mamy 26 cali. Jednakże silnik, a w zasadzie jego moc większa. 500 watów. To także wpływa na to, że ten rower może rozwinąć maksymalnie prędkość nawet 40 km na godzinę i to tylko na napędzie elektrycznym. Przejedzie w trybie wspomaganym do 90 km nawet, a w trybie czysto elektrycznym ponownie do 40 km. No i tutaj również zrobiłem na nim 45 km, no i moje wrażenia są naprawdę bardzo dobre. Czuję się na tym rowerze solidnie, czuję się na nim bezpiecznie, chociaż kiedy już są wyższe prędkości, no to faktycznie trzeba uważać, bo ten rower jest bardzo zrywny. Tutaj bardzo szybko osiągamy ten moment obrotowy, no bo wiadomo, silnik elektryczny nie ma też takiego suspensu, tak jak w tamtym rowerze, to znaczy nie ma tego momentu, kiedy dopiero musimy się troszeczkę rozpędzić, żeby ten silnik elektryczny zaczął działać. Tutaj praktycznie od zera możemy pełną moc uruchomić. No i w zasadzie, kiedy jeździłem sobie tak po prostu po płaskim czy po niewielkich wzniesieniach, to cały czas byłem na pierwszym biegu. Drugi, trzeci bieg włączałem dopiero, kiedy były dosyć duże wzniesienia, bo ta moc na pierwszym biegu jest w zupełności wystarczająca, a w razie co, jeżeli potrzebujemy na chwilę sobie przyspieszyć, to możemy użyć zawsze manetki, która tutaj również się znajduje. Bateria 15 amperogodzin, więc większa, no bo też większy silnik i to od renomowanego producenta LG, również wyjmowana z tej ramy, możemy ją sobie wyjąć, naładować w domu. Wszystko dzieje się za pomocą kluczyka, który jest w zestawie. A jeśli chodzi o hamulce, no to jako, że rower rozwija zawrotne prędkości, hamulce z tyłu i z przodu są to konstrukcje tarczowe, więc znacznie porządniejsze niż zwykłe konstrukcje zaciskowe, ale też wymagające nieco wiedzy i umiejętności przy serwisowaniu. Co tyczy się pozostałych elementów, no to mamy także bardzo ładne, skórkowe, skóropodobne wykończenie. To oczywiście kwestia gustu, ale moim zdaniem to będzie się po prostu lepiej używać, mniej ręka męczyć. Tak samo siodełko jest naprawdę bardzo wygodne. Jest taki ala bagażnik, to znaczy konstrukcja jest, bo samego fizycznego bagażnika tutaj nie ma, ale na pewno można coś tutaj do tego dołożyć. Światło jest tylko przednie, tylnego światła nie ma. Jest za to bardzo duży wyświetlacz, podświetlany wyświetlacz, który daje nam informacje o przebiegu, aktualnej prędkości, no i oczywiście o stanie naładowania baterii. Natomiast panel do sterowania biegami i włączaniem, wyłączaniem roweru jest tutaj po lewej stronie osobno. Jest także sygnał. W tamtym rowerze był dzwonek, tutaj mamy sygnał dźwiękowy. Tak on działa, czyli elektryczny. Więc bardzo ten rower prezentuje się porządnie. Porządne są także elementy wykończeniowe, nieoczywiste, czyli pedały w kolorze czarnym, ale metalowe, a także nóżka. Bardzo porządna, gruba, metalowa, no i dodatkowa nakładka od dołu z tworzywa sztucznego. Taki rower na pewno zapewnia niesamowite wrażenia z jazdy. Ja teraz jadę na wyłączonym silniku, bo kiedy go włączę, to zobaczcie, chwila, moment, jestem rozpędzony do 10-15 na godzinę i już odjeżdżam. Bardzo szybko ten rower przyspiesza. I no, jest to w pewnych momentach nawet niebezpieczne, ale z drugiej strony pozwala on na przejechanie praktycznie każdych nierówności bez żadnego zmartwienia. Wrażenia z jazdy jak dla mnie bardzo dobre, ale trzeba być uważnym i cały czas mieć w głowie to, że to nie jest zwykły rower, to jest rower, który rozwija bardzo duże prędkości, bardzo szybko przyspiesza. No i dzięki temu też nie jest aż tak zwrotny, bo nie możemy nagle po prostu odwrócić się o 180 stopni, kiedy jedziemy na przykład 25-30 na godzinę. A to jest normalna prędkość na tym rowerze, można by powiedzieć. Także tak to wygląda i cóż więcej mógłbym powiedzieć? Mi się na tym rowerze jeździ świetnie. W sumie co jeszcze chciałbym powiedzieć a propos tego przyspieszania, że to tylko przy takim ruszaniu, przy tych pierwszych metrach ma duże znaczenie. Potem, kiedy już się rozpędzimy, to nie jest to aż tak problematyczne. Więc nawet w tamtym rowerze, który potrzebuje tej chwili, żeby się zacząć rozpędzać, to jest nawet lepsze, bezpieczniejsze. No bo tutaj zobaczcie, faktycznie jestem w miejscu i od razu przyspieszam. Więc no, to niektórych może po prostu zaskoczyć w pewnych momentach. Mnie czasami zaskakuje. No i teraz zobaczmy, jak się przejedzie po czymś takim. Na wyłączonym nawet napędzie. Ło, nic nie czułem, ale można czasami spaść. No i hamulce. Hamulce tarczowe, pneumatyczne, które pozwalają nam na naprawdę szybkie i skuteczne hamowanie. Wiecie już, jak takie rowery działają, jak się na nich jeździ, no ale właśnie, na co zwracać uwagę, jeżeli Wy chcielibyście taki rower kupić dla siebie. Oczywiście na początek warto kupować je ze sprawdzonego źródła, gdzie są jakieś opinie, gdzie wiecie, że ten rower do Was dotrze, gdzie jest jakiś polski najlepiej support w razie, gdyby były jakieś problemy, ewentualnie jakieś kwestie gwarancyjne również. A z samych
technikaliów, jeżeli chodzi o rower, no to najfajniej sprawdzić, żeby bateria była markowego producenta, takiego jak LG lub Samsung, ale to nie jest super konieczne, nie we wszystkich rowerach. To musi oznaczać, że jeżeli nie będzie od tego markowego producenta bateria, to że będzie to źle działać. Ale pojemność baterii powyżej 10 amperogodzin, żeby ten zasięg naprawdę mógł być realnie w okolicach tych kilkudziesięciu kilometrów. Konstrukcja roweru na tyle, na ile jesteście w stanie to ocenić wizualnie na zdjęciach w sklepie, ale takie rzeczy jak przerzutki, ile tych biegów jest, jak one działają, no i oczywiście same biegi elektrycznego silnika. Czy mamy kilka poziomów, czy mamy tryb samego poruszania się na napędzie elektrycznym, w tych rowerach taka opcja jest, a to jest związane z umiejscowieniem silnika. Tutaj w obu przypadkach mamy silnik umieszczony w kole, a kiedy on jest na ramie, a najczęściej tak jest umiejscowiony w rowerach typu MTB, tych górskich, no to tam zazwyczaj nie ma możliwości poruszania się tylko i wyłącznie na napędzie elektrycznym. Ewentualnie jest taki tryb podczas chodzenia, że możemy ten rower po prostu trzymać i iść obok niego, no i lekko wtedy on jest wspomagany elektrycznie. Ale kiedy na nim siedzimy, to nie ma po prostu tej manetki do poruszania się tylko i wyłącznie na napędzie elektrycznym, tak jak jest to w hulajnodze. W tych rowerach taka opcja istnieje. No i na te wszystkie dodatki smaczki. Tak jak Wam zwróciłem uwagę, że w tym rowerze bordowym mamy światło zarówno z tyłu, jak i z przodu, LED-owe, natomiast w przypadku tego rowera większego to światło jest tylko z przodu, w związku z czym trzeba dorzucić jakąś lampkę sobie na tył. W tym rowerze jest także bagażnik, w zestawie jest także zapięcie do roweru, jest pompka, jakość wykonania samych elementów, czy pedały są metalowe, czy plastikowe, jakie jest siodełko, czy jest takie większe, wygodniejsze, czy takie zwykłe, jak w każdym pospolitym rowerze. Na te rzeczy należy zwrócić uwagę. No i także hamulce. Tutaj mamy zwykłe szczękowe hamulce, które są takie same jak w każdym innym zwykłym rowerze. Tutaj mamy już hamulce tarczowe, które są hydrauliczne, pneumatyczne, mają prawdziwe klocki hamulcowe i generalnie ich serwisowanie, ich naprawa będzie bardziej skomplikowana niż takich zwykłych hamulcy. No ale wiadomo, oczywiście, jako że ten rower rozwija większą prędkość, no to dlatego też taki typ hamulca tutaj zastosowano. A co tyczy się jeszcze baterii i ładowania, o ile sam czas ładowania być może dla kogoś jest istotny, to moim zdaniem dużo bardziej istotne jest to, czy bateria jest wyjmowalna. W tym przypadku obie baterie są na kluczyk, potrzebny jest kluczyk, który jest w zestawie, dzięki któremu możemy te baterie wyjąć, zabrać ze sobą do domu i w domu naładować, a rower możemy przechowywać w innym miejscu. No a poza tym wszystkie takie techniczne rzeczy, które tyczą się nie tylko rowerów elektrycznych, ale także tych manualnych, czyli rozmiar kół, szerokość opony, no i oczywiście zawieszenie. Ten rower na przykład ma tutaj, jak widzicie, amortyzator z przodu, występuje też wersja z amortyzatorem z tyłu, dzięki czemu tłumienie nierówności jest dużo wyższe niż w takim rowerze, który ma bardzo wąską oponę, bardzo cienką oponę i nie ma żadnej amortyzacji. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat tych rowerów elektrycznych albo jakichkolwiek innych wyboru takiego roweru, na co zwracać uwagę i tak dalej, to koniecznie zostawiajcie swoje komentarze pod tym filmem, a linki do tych dwóch rowerów znajdziecie w opisie pod tym filmem, a także w przypiętym komentarzu. Subskrybujcie kanał Technostrefa po więcej materiałów, zostawcie łapkę w górę i udostępniajcie wszystkim fanatykom tego typu urządzeń właśnie. Być może będą oni tym zainteresowani. Sprawdźcie tutaj także inny nasz film. Mówi do Was Szakal. Do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się, pa, pa.